Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony. Witam w kolejnym odcinku Serial Droga, czyli futbolowej Rosji Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca, próbującego zawojować piłkarski świat, a pracującego aktualnie w polskiej drugiej lidze w klubie GKS Bełchatów. W dzisiejszym epizodzie zamkniemy sobie sezon 2022-2023 meczami z Puszczą Niepołomice oraz w ostatniej kolejce meczem z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Zanim oczywiście tego dojdzie, szybki przegląd wydarzeń, meczowy przegląd wydarzeń, bowiem działo się sporo i działo się fantastycznie, moi drodzy, bo ostatnie cztery mecze no, były wręcz no, fenomenalne. Tak to trzeba określić jasno. Pierwsze spotkanie z Olimpią Elbląg u siebie. Z Olimpią Elbląg, która jest mistrzem drugiej ligi i już ma zapewniony awans do pierwszej ligi. No nie wygraliśmy tego meczu, było 0-0. Przewaga tutaj gości była niepodważalna, więc myślę, że ten remis możemy traktować no, jako mały sukces. Ale to, co wydarzyło się później, było dużo bardziej pozytywne i jeszcze większym sukcesem. Przed startem rundy wiosennej powiedziałem, że mecz ze Stalą Rzeszów, z którą graliśmy mecz, spotkanie towarzyskie, które wygraliśmy, był pewnym wyznacznikiem i to się w pełni potwierdziło w tym meczu, bowiem jeszcze raz pojechaliśmy do Rzeszowa, jeszcze raz zmierzyliśmy się ze Stalą, tym razem w lidze i wygraliśmy to spotkanie, uwaga, 4-1. Siąkowski, dwie bramki w pierwszej połowie, asysty Sołtysińskiego, Grzelaka. No później mieliśmy mały tutaj handicap, bowiem w 56. Poczobut musiał opuścić boisko i graliśmy 11-10. Na domiar zły jeszcze, może nie na domiar złego, bo to była pozytywna rzecz, niestety nie udało nam się zachować z tego kąta, bowiem Pietrowski strzelił w 61. minucie bramkę kontaktową, no ale końcówka już należała do nas, wygrywamy 4-1, bramki dołożyli jeszcze Plaszka w 75. i Warnecki w 92. rezerwowy nasz napastnik wykorzystał podanie Sołtysińskiego, a Plaszka skorzystał z podania z głębi pola Goleńskiego i mamy 4-1. Później spotkaliśmy się w meczu ze Śledzą Wrocław i to był świetny mecz, chyba pod względem taktycznym najlepsze spotkanie, przynajmniej za czasów Franciszka Trenero w GKS-ie Bełchatów. Naprawdę tutaj zdominowaliśmy rywala. Oni wprawdzie mieli tutaj 9 strzałów, ale nie przypominam sobie żadnej tutaj wstawki filmowej. Spójrzcie, jakie tutaj oceny całego naszego bloku defensywnego. Komar, Szymorek, Dybiec, Klawnik, Grzelak świetnie się spisali i naprawdę tutaj ograniczyli poczynania Ślęzy do no, totalnego minimum, oni tylko strzelali z daleka. Zresztą w 9 strzałach osiągnęli współczynnik 0,31, więc no nie wróży to dobrze, nie świadczy to dobrze, może tak. U nas bramki strzelali Siąkowski, dwie z podania Sołtysińskiego i Grzelaka. To było jednak preludium do tego meczu, który wydarzył się w poprzedniej kolejce, bowiem to było już absolutne, no nie wiem co się wydarzyło, naprawdę nie mam pojęcia co się stało, ale pojechaliśmy do Puławy, do drużyny, która w tej chwili znajduje się jeszcze na miejscu barażowym, tak więc jest to czołówka tabeli. Wygrywamy 7-1, no miażdżymy, zmiatamy Puławę z boiska. 9 strzałów oddaliśmy w tym meczu, 8 strzałów celnych, 7 bramek. Każda nasza wstawka filmowa, jaką widziałem w tym meczu, to była bramka dla GKS-u Bełchatów. Najpierw w 16 minucie Wroński, potem Kępski, Dybiec, Siąkowski, Wroński, jeszcze raz Siąkowski, Sołtysiński, asysty Wawrzynowicza, Szymorka, dwie Wawrzynowicza, również dwie, przepraszam, trzy asysty Szymorka, co ja mówię, trzy asysty Szymorka, dwie Wawrzynowicza i jeszcze asysta Wrońskiego. No wspaniały mecz pod każdym względem, nie wiem jak to się stało, no może trening, no w każdym, w sekrecie wam powiem, że w każdym tygodniu, niezależnie od tego, czy mamy przewagę działań defensywnych, jeśli chodzi o trening oczywiście, niezależnie od tego, czy mamy przewagę działań ofensywnych czy defensywnych, minimum dwie sesje stwarzania sobie sytuacji bramkowych i wykorzystywania sytuacji bramkowych. Tak więc może mała podpowiedź, może nie, może to było przyczyną, może nie, ciężko mi powiedzieć, ale chcę tutaj twierdzić, że wszystko ma znaczenie w Football Managerze i no, nad wszystkim
trzeba panować i nad wszystkim trzeba pracować. Kapitalne spotkanie Wrońskiego, Siąkowski, Kępski. No właśnie, Siąkowski, Sionek, Kacper Siąkowski. 17 bramek, zrównał się w tabeli z najlepszymi strzelcami i w tej chwili będzie bił się o tytuł Króla Strzelców. Jego ostatnia forma jest, no jest wręcz porażająca. 3 ostatnie mecze, to spójrzcie, 6 bramek w 3 ostatnich meczach strzelił wcześniej. Może w 2 spotkaniach gola nie strzelił, ale znowu poprzednie mecze to jest bramka, asysta, dwie bramki, bramka, asysta, asysta. Kapitalna forma na wiosnę Kacpra Siąkowskiego. No i musimy się tutaj obawiać, czy uda nam się utrzymać tego zawodnika w klubie. No ma podpisany kontrakt, ale oczywiście jeżeli no, zjawi się tutaj jakaś oferta, ale jaka by nas zadowalała, bo tu myślę, że 100 tysięcy za takiego zawodnika podczas gdy finansowo jesteśmy na 5 baniek w plecy, no to jest to kropla w morzu, a prawdę mówiąc forma takiego, dobra forma takiego zawodnika mogłaby nas w przyszłym sezonie, kto wie, może nawet wprowadzić do pierwszej ligi. No nie wiadomo, być może, bo jeżeli sobie spojrzymy na tabelę, kalendarz nie to, rozgrywki. Jeżeli sobie spojrzymy na tabelę drugiej ligi, mamy tutaj potwierdzenie Siąkowskiego, tyle samo bramek co Kamiński, ale nie, egzekwo ci panowie są, po 17 bramek, jeszcze 2 mecze, każdy zespół gra w zanadrzu, bowiem jeżeli spojrzymy w tabelę, zobaczcie, mamy 42 punkty, tylko 6 punktów do strefy barażowej, oczywiście tu musiałyby się cuda wydarzyć, bo tu w tej strefie barażowej jest Wisła Puławy, Skra Częstochowa ma tyle samo punktów, Puszcza Niepołomice ma tyle samo punktów, więc te zespoły musiałyby no, przegrać się 2 ostatnie mecze, żeby tutaj dać nam chociaż cień szansy na to, żeby awansować. Aczkolwiek nie wiem tutaj jeszcze jak wyglądają kwestie związane z bezpośrednimi meczami, z tymi przeciwnikami, nie mam pojęcia, nie będę tego sprawdzał. Skupimy się na wygraniu pierwszego meczu, o ile się oczywiście uda, z Puszczą Niepołomice, które również jest tutaj w tym gronie tych zespołów, więc nie będzie to na pewno łatwy mecz, ale ewentualne tutaj zwycięstwo myślę, że mogłoby tutaj pokazać nam, czy w przyszłej kolejce będziemy w stanie coś zdziałać. Patrzymy też w dół tabeli, 42 punkty, 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, więc myślę, że tutaj jedno zwycięstwo, może nawet jeden remis daje nam, a w zasadzie może nawet 2 porażki. Myślę, że ciężko będzie nas, dużo też musiałoby się stać, żebyśmy my z tej ligi spadli. No 5 punktów przewagi na 2 kolejki przed końcem, to jest myślę dosyć bezpieczne, aczkolwiek nie do końca, bo to jest druga liga, tutaj każdy może wygrać z każdym, zobaczcie. Olimpia Elbląg 18 zwycięstw, 9 remisów, 5 porażek. Radunia, która jest na drugim miejscu, 15 zwycięstw, 11 remisów, aż 6 porażek, czyli więcej razy nie wygrali niż wygrali, więc tutaj może się jeszcze wiele wydarzyć. No i co? Czas na pierwsze dzisiejsze spotkanie. Tak. Zaczniemy w następującym zestawieniu od Czernaszenko. Zacznie w bramce Szymorek, Dybiec, Klabnik, Grzelak zagrają w pomocy. Golański, Wawrzynowicz, przepraszam, Szymorek, Dybiec, Klabnik, Grzelak oczywiście w obronie. Golański, Wawrzynowicz, środek pomocy. Na skrzydłach Wehmeier, no wielkie, wielkie rozczarowanie tym Niemcem i Wroński. I w ataku Siąkowski oraz Kępski. Zgłaszamy zespół, wychodzimy na mecz. I zaczynamy spotkanie, 33. kolejka drugiej polskiej ligi, mecz GKS Bełchatów, Puszcza Niepołomice. Już pierwsze tutaj, czyżby pierwsza akcja ofensywna naszego zespołu, Wroński na prawym skrzydle do Grzelaka, ten z powrotem do Wrońskiego. Uwaga, mamy sytuację, o, była doskonała sytuacja do objęcia prowadzenia, ale niestety nie udaje się strzelić bramki. Spójrzmy, średnia punktów na mecz, mamy taką ciekawą tutaj w tabeli statystykę, 1,30 się znajdujemy. No oczywiście ta średnia punktów na mecz w znakomity sposób odzwierciedla sytuację w tabeli. No nie możemy mieć większej średniej punktów na mecz niż zespoły, które są nad nami, bo automatycznie one mają więcej punktów, a zakładając, że wszyscy graliśmy po tyle samo meczów, a na pewno tak będzie na koniec sezonu, no to nie jest to jakiś miarodajny, uwaga, nie jest to jakiś miarodajny
Nie jest to jakaś miarodajna informacja. Przepraszam, ale poświęteczne obżarstwo rzuciło mi się na mózg. Mija kwadrans 4 do 2 strzałach, ale mamy już niezły współczynnik XG ponad 1, tak więc jak na razie mamy tutaj przewagę. Zobaczymy, co się dalej będzie wydarzać. Kępski przy piłce w roli cofniętego napastnika, tutaj zrzucony do drugiej linii. Zobaczymy Grzelak na prawej stronie. Kępski też tutaj chyba powinien szukać bardziej tej, gdzieś się zbliżać w stronę bramki. Jak na razie chce tutaj brać udział w budowaniu akcji. Dybiec do Golańskiego. No ładnie to wykreowało przestrzeń dla naszego pomocnika. Wroński, Grzelak, Golański, Wawrzynowicz i mamy 1 do 0. Pięknie zaczynamy to. Znaczy już nie zaczynamy, ale to spotkanie naprawdę dobrze zaczęło wyglądać. Zobaczmy, Wroński tutaj do Grzelaka, ten z powrotem do Golańskiego, Wawrzynowicz, piękne uderzenie, no 20-22 metr i mamy bramkę 1-0. Mówiłem tutaj o tym, że Kępski schodzi do drugiej linii, no i tu była jego kluczowa rola tak naprawdę, może nie w tym, może nie w asyście Golańskiego, ale w tym jego pierwszym podaniu do Wrońskiego, bowiem właśnie to, że Kępski zszedł do drugiej linii, sprawiło, że któryś tam z obrońców, pomocników musiał go pokryć i to wytworzyło przestrzeń dla Golańskiego, który dostał piłkę, miał trochę miejsca, żeby ładnie obsłużyć Wrońskiego. Co się potem wydarzyło, już widzieliśmy. Wehmeier, największe rozczarowanie chyba w całej tej wiośnie, w wiosennych spotkaniach uzbierał jedną bramkę, a średnia ocen to ledwie 6,5, tak więc na pewno nie możemy być zadowoleni z dyspozycji Niemca. Może teraz coś naprawi, uwaga, Sionkowski świetnie tutaj próbował wypuścić Kępskiego, ale się nie udało i uwaga, teraz szansa dla Puszczy Niepołomice, musimy to opanować. Kobusiński, Tiakane, ależ piękne uderzenie Tiakanego, były piłkarz Korony Kielce, doprowadza do wyrównania. Myślałem, że ktoś puka, nikt nie puka. Marcin, to imię czy nazwisko? Kobusiński do Tiakane. Oj, tutaj duży błąd naszych stoperów, którzy no, obniżyli pozycję zamiast podejść do Tiakanego. Nie było tam wbiegających pomocników, ani skrzydłowych, ani napastnika, więc w tej sytuacji powinni byli no, zająć się najważniejszym, zająć się piłką. No nie zajęli się piłką i niestety sprawiło to, że jest 1-1 na tablicy wyników. Zbliżamy się już do końca pierwszej połowy, nawet za chwilkę będzie gong oznaczający przerwę. Szybciutko wchodzimy do szatni. Nieźle generalnie. No, cały czas bijemy się ze który będzie walczył o awans. Okej. Chcę tutaj odnieść się do poczucia zemsty, bo to zawsze dobrze motywowało zespół. To odniesienie się, jeżeli w poprzednim meczu przegrało się, powiedzmy, z danym przeciwnikiem i odniesienie się do poczucia zemsty zespołu, zawsze mocno motywowało piłkarzy wychodzących na przykład na drugą połowę spotkania, jak my teraz. Zaczynamy drugą odsłonę. 9 do 8 w strzałach, współczynnik XG zdecydowanie na naszą korzyść, tak więc powinniśmy tutaj chyba prowadzić. Puszcza jak na razie, no nie, już nie, przez chwilę była w tej strefie, na 6 miejscu w tej strefie zespołów objętych barażem. W tej chwili z niej wypadła nawet już na 8 miejsce. My z kolei mamy 6 punktów przewagi nad Ślęzą, co daje nam no już spokojne utrzymanie. Spadamy na 11 miejsce, ale chcielibyśmy powalczyć o zwycięstwo. Może wejdźmy na pozytywny aspekt naszej gry. Zobaczmy. 60 minuta, czas na małe zmiany. Szybciutko coś tu może wprowadzimy. Może jest ktoś, kto mógłby nam zamieszać. No mamy flaszkę na ławce. Wpuścimy go za niego i flaszka. No chciałby być tym odwróconym skrzydłowym. Tak, damy mu tą rolę odwróconego skrzydłowego. Tutaj Szymurkowi damy dosyć dużo swobody i Sołtysiński wejdzie nam. O, okej. Czyli musimy jeszcze jedną zmianę wprowadzić, żeby mówić o. Okej, Guralczyk wejdzie za Golańskiego. On jest U21. I Trzeboński wejdzie nam. Nie Trzeboński, nie, czemu nie? Nie Trzeboński, nie chciałem Trzebońskiego. Tak, chciałem Sołtysińskiego. Co się stało? Taktyka i zmiany. A, anulowałem wszystkie zmiany. Super. Okej.
O Boże, muszę od nowa wszystko robić. Przepraszam za ten nieprofesjonalny występek. Góralczyk. Teraz Sołtysiński za Kępskiego, to już jak najbardziej. I Flaszken za jak zwykle rozczarowującego Wehmajera. 6,40 ocena tego zawodnika. No, nie miał większych ocen w tym sezonie. Chyba tylko w jednym meczu miał siódemkę, w tym, w którym strzelił bramkę. A czy też nie jestem pewien, czy miał tam siódemkę. I gramy. Ostatnie pół godziny troszkę bardziej pozytywnie. Spróbujemy powalczyć o pełną pulę. Spróbujemy sięgnąć po 3 punkty. 63 minuta, 9 do 10 w strzałach. XG dalej po naszej stronie, ale tutaj raczej puszcza Niepołomica. Chce się bić tutaj o awans. No, oni muszą strzelać bramki, jeżeli by wygrali. Weszliby tutaj do tej strefy barażowej i wystarczyłoby im wygrać w tym ostatnim meczu, żeby do baraży o pierwszą ligę się dostać. Jak na razie blokujemy ich w tym. Może teraz coś się wydarzy. Zobaczymy, co to będzie. Klabnik, o, troszkę na zawał serca trenera, Dybiec, Szymorek, ale mamy akcję ofensywną, Flaszka z Szymorkiem tutaj na lewej stronie, nie bardzo mają którędy wejść, więc powinno tu być przegranie do prawej strony, ale nadal kontynuujemy akcję lewą stroną, teraz było podanie na prawą stronę, ale bardzo niedokładnie i nic z tego nie będzie, Góralczyk do Wrońskiego, ładnie się zachowujemy, czy w tych ostatnich minutach zaskoczymy czymś rywala, Wroński nie, chyba niepotrzebnie za bardzo do linii bocznej, Góralczyk, Sionkowski, nie ma bramki, oj, teraz będzie kontra, Marcin. Ale wycofana piłka i nic z tej akcji nie było. No, była tu niezła sytuacja z naszej strony. Może mogliśmy się pokusić o coś lepszego. 79, już 80 minuta. Flaszka Wroński, kto na razie dobrze, dobrze funkcjonuje środek pomocy. Teraz Dybiec tutaj w sytuacji 2 na 2 musiał wygrać tą główkę. Wawrzynowicz, Sołtysiński do Wrońskiego. Wroński na prawej stronie do Grzelaka. Ten, uwaga, mamy strzał na bramkę, ale Primel nie daje się pokonać. Ładna akcja, szybka wrzutka Grzelaka. Tam się znalazł, uwaga, Tiakane, o Jezus, 1-2. Tiakane, Tiakane, dwa razy i stały fragment gry. Dajemy się tutaj, no, słabe zachowanie kogo? Szymorka. Przeskoczył go zawodnik gości i niestety przegrywamy 1-2. Szkoda, bo naprawdę ciężko pracujemy w tym meczu i ten współczynnik XG. Uwaga, może teraz 2-2. Sionkowski. Niestety ta jego forma mogłaby tutaj przyczynić się do przynajmniej jednego punktu, ale niestety, no musimy iść ofensywnie. Musimy iść ofensywnie. Uwaga, mamy stały fragment. Wroński to też. Temu też dużo czasu poświęcamy na treningach, temu zagadnieniu, więc spodziewałbym się tutaj jakiejś bramkowej gratyfikacji za wysiłek i trud włożony, uwaga, w stałe fragmenty. Może teraz Sołtysiński, ale Primel po raz kolejny nie daje się zaskoczyć. Zobaczcie, jaki jest XG, no 0,79, dwie bramki puszczy Niepołomice, my 2,40, tylko jedna bramka, tak więc nie do końca jest to miarodajne, może jest to miarodajne, bo z przebiegu gry też uważam, że no na coś tutaj zasłużyliśmy, nie zasłużyliśmy na taką bezduszną porażkę 1-2 po dwóch, no fatalnych błędach obrońców, no trzeba to przyznać. W pierwszej bramce środek obrony źle się zachował, przy drugiej bramce Szymorek, tutaj też ta ocena jego spadła, bo powinien być zareagować. 14 do 12 w strzałach, 7 do 3 w strzałach celnych, 2,50 do 0,80 we współczynniku XG i niestety przegrywamy. Ale sprawdźmy sobie, czy daje nam to utrzymanie. 42 punkty, 37. Tak, oficjalnie, moi drodzy, uchowaliśmy GKS Bełchatów przed spadkiem do trzeciej ligi. I ze spokojem, tutaj taką spokojną głową możemy przystąpić do meczu ostatniego, zamykającego sezon 2022-2023. Widzimy się za chwilę. Ha, ostatni mecz w sezonie 2022-2023. Zaczniemy w składzie następującym. Komar w bramce, Szymorek, Dybiec, Trzeboński, Koks. Zagrają w obronie. Na skrzydle Dregier i Mizera, Góralczyk, Wawrzynowicz na środku pomocy, Sionkowski i Kępski w ataku. Sporo młodych twarzy, sporo zawodników, dla których mogą to być debiuty w dorosłym zespole GKS-u Bełchatów. No ale to ostatni mecz, mamy już utrzymanie pewne, więc myślę, że możemy sobie tutaj poeksperymentować, może nawet nie do końca poeksperymentować, co dać trochę młodzieży minut na boisku i wysłać im sygnał, że w przyszłym sezonie będą nam potrzebni i będziemy na nich stawiać.
I zaczynamy 34. kolejkę drugiej polskiej ligi, 11. w tabeli GKS Bełchatów. Gra na wyjeździe z 12, zdaje się, z 12 zespołem Pogoni Grodzisk Mazowiecki. I uwaga, mamy już bramkę w trzeciej minucie. Kacper Sionkowski wykorzystuje podanie Góralczyka. Tak więc bramka dwóch młodzieżowców. Dzisiaj, tak jak mówiłem, sporo tych młodzieżowców. Zobaczmy, Komar to jest młodzieżowiec Trzeboński. Góralczyk, Mizera, Dregier, Sionkowski. Tak więc sporo dzisiaj młodych twarzy. Ale tak jak mówiłem, będziemy ich potrzebować w przyszłym sezonie. Nasz ojciec, czyżby spalony? Nie, chyba nie. Wszystko zgodnie z literą prawa. Mamy 1-0. Tak więc już ta młodzież pokazuje, że grać w piłkę potrafi. Nie mamy tutaj zbyt wielkiego budżetu. Dokończę poprzednią myśl. No i musimy tutaj ten skład na przyszły sezon w większej mierze oprzeć na młodych zawodnikach, na tych zawodnikach, którzy są wychowankami, którzy nie zarabiają aż tak dużych pieniędzy. I proszę bardzo, kolejna tutaj kombinacja młodzieży Mizera do Kępskiego i mamy już 2-0. Jeszcze 10 minut nie minęło nawet 7 w tym spotkaniu. Zobaczmy, Dregier, kolejny młodzianin, kolejny przedstawiciel młodzieży lat 17, podaje do Mizery, ten dośrodkowuje do Kępskiego i mamy drugiego gola w tym spotkaniu. No i proszę bardzo, okazuje się, że młodzież również sporo potrafi i jest w stanie zapewniać nam bramki, czy zapewniać nam punkty, to jeszcze się okaże, ale na pewno będziemy mieli tutaj pociechę w przyszłym sezonie właśnie z tych młodych zawodników. Troszkę żałuję, że nie zacząłem ich wcześniej troszkę mocniej wykorzystywać, no ale musieliśmy zapewnić utrzymanie, a tymczasem Kalinowski, no i właśnie młodzież rządzi się swoimi prawami, o ile pięknie potrafi grać z przodu, o tyle z tyłu, no nie zawsze tutaj zachowuje odpowiedni poziom koncentracji i jest w stanie powstrzymywać akcję rywala. Tutaj no błąd Koksa, który mógł, zdaje się, tą piłkę przechwycić. Czyżby spalony? Nie, nie ma spalonego. No może nie mógł Koks tego przechwycić. No może mógł się postarać bardziej. Nieważne, nadal prowadzimy. Skroi się nam ciekawe spotkanie na zakończenie sezonu 2022-2023. Ledwie kwadrans minął. Już mieliśmy 3 bramki. Zobaczymy, co będzie dalej. Może zejdziemy sobie deczko niżej i postaramy się zagrać nieco bardziej z kontry. Na razie 45 punktów, 7 punktów przewagi na Ślęzą, tak więc myślę, że plan został wykonany, plan utrzymania oczywiście GKS-u Bełchatów został utrzymany, został wykonany w 100%. Myślę, że gdyby zespół tyle punktów zdobywał na jesieni pod batutą mojego poprzednika, co na wiosnę, to na pewno nie byłoby tego problemu i GKS walczyłby się, kto wie, a może nawet w walce, przepraszam, ale za dużo pierogów chyba. Liczyłby się w walce o awans do pierwszej ligi. No, oczywiście znaczyłoby to, że nie będziemy tutaj, że nie bylibyśmy tutaj trenerem w tym klubie, no ale życie potoczyło się inaczej. Moi drodzy, mamy przerwę, rzućmy okiem na statystyki. 10 do 9 w strzałach dla gospodarzy, wszystko bardzo wyrównane. 0,7, 0,78, 7 do 6 strzały celne, posiadanie również bardzo, bardzo zbliżone, tak więc mamy na pewno bardzo wyrównany mecz. No i z niecierpliwością czekam na drugą połowę i na to, czy ta młodzież będzie w stanie tutaj dowieść te 3 punkty do końca i naprawdę pokazać się z dobrej strony w tym ostatnim meczu sezonu i pokazać, że w przyszłym sezonie będziemy na pewno mogli liczyć na tych zawodników. Zobaczcie, Komar 7-0, Góralczyk 7-3, Mizera 7-3, Kępski, Sionkowski również wysokie oceny, no ale nie mogło być inaczej. Ci zawodnicy strzelili po bramce. Ciekaw jestem, jak dążenia Sionkowskiego do bycia królem strzelców, czy jego rywale strzelali bramki. Tutaj fatalne zachowanie. I co? I nie ma bramki, ale tu nasza dwójka to był chyba... Nie, czemu to mam? Czemu go mam? Nie wiem, czemu go mam. Wróćmy do meczu i grajmy dalej.
Nasz tutaj obrońca mocno się zagapił i nie chciał dojść do zawodnika, który już był w polu karnym. Tym zawodnikiem jest Szymorek. No, tak doświadczony zawodnik, myślę, nie powinien się tak zachowywać. Uwaga, naciskają gospodarze. 55. minuta spotkania. Troszkę lepiej grają, troszkę lepiej się prezentują na początku tej drugiej połowy. Uwaga, i mamy rzut rożny. Dobra interwencja Komara. No. Tym również charakteryzuje się młodzież, potrafi zagrać świetne pół godziny, potrafi zagrać świetne 45 minut, by zupełnie się posypać w drugiej połowie i stracić tutaj panowanie nad wydarzeniami. I tak jest, zobaczcie, 16 już do 10 w strzałach, tak więc powoli odjeżdżają nam gospodarze, przynajmniej w strzałach. No, na szczęście nadal prowadzimy, ale tutaj to może się szybko zmienić, więc może już jest 60 minuta, wpuścimy troszkę doświadczenia na boisko. Kogo my tu mamy? Mamy Mateusza Gancarczyka, mamy Dawida Flaszkę, mamy Łukasza Wrońskiego, dla którego byłby to no, ostatni mecz w barwach GKS-u Bełchatów, ponieważ po sezonie odchodzi. Zrobimy tak, wpuścimy Dawida Flaszkę do napadu. Dregier tutaj nie gra najlepiej na lewej stronie. Wpuścimy zatem Gancarczyka. Na jego miejsce Gancarczyk bardziej chciałby być schodzącym napastnikiem albo odwróconym skrzydłowym, bo jest zawodnikiem prawonożnym, ale zostawimy go w tej roli. Może nie do końca dobrze sobie w niej radzi, ale jest doświadczonym zawodnikiem. I myślę, że na te ostatnie pół godziny powinien dać radę. Uwaga, mamy Dregiera. To jeszcze ostatnia akcja zawodników, którzy są na boisko. Zaraz te zmiany zostaną wprowadzone. Sionkowski, uwaga, teraz Mizera do... No, próbował tutaj przejąć piłkę, ale to chyba było podanie obrońcy do bramkarza. Dreger teraz ładnie zachował się. Sionkowski sam na sam z bramkarzem. Nie ma niestety bramki. Szkoda, byłby to 19 gol Sionkowskiego. Bardzo ładna akcja naszego zespołu. I szkoda. Mogliśmy tutaj prowadzić 3-1 i naprawdę być bardzo blisko zwycięstwa i no, wywiezienia już tych 3 punktów z Grodziska Mazowieckiego. A tak jeszcze musimy drżeć. 16-12 w strzałach, 8-7 w strzałach celnych. Współczynnik XG teraz wychylił się na naszą stronę. To pokłosie tej sytuacji. Sam na sam, która mocno nam tutaj podbiła ten współczynnik. 20 minut do końca spotkania, 20 minut nadziei, 20 minut ciężkiej pracy jeszcze przed nami. Już troszkę mniej, kto gra u nas dobrze, fatalnie. Nie, niech to nie są nasze oceny. Zobaczmy, Komar, dobry mecz, Dybiec świetnie, Wawrzynowicz bardzo dobrze, Góralczyk, Mizera również świetnie, Sionkowski ok. Szymorek, no mówiłem tutaj o fatalnym zachowaniu naszego obrońcy i w tej chwili najgorszy na boisku nasz piłkarz. Mamy jeszcze Korpasa, teraz uwaga, będą problemy. Mamy, sporo szczęścia mieliśmy, już widziałem tą piłkę w siatce, loby w Football Managerze zwykle wchodzą do bramki, tak więc naprawdę możemy się tutaj odetchnąć z ulgą, ale to jeszcze nie koniec. Uwaga, Komar po raz kolejny. Dobra interwencja naszego bramkarza. Może troszkę za szybko zdecydował się na wznowienie i troszkę za daleko. I mamy problemy. Mikołaj Łopatka trafia. Jest 2-2. Szkoda. I znowu chyba Szymorek maczał palce w tej bramce. Zobaczmy, Witkowski do Florka, Urbański. No... Dybiec i Szymorek obydwaj chyba tutaj ponoszą równą winę za bramkę napastnika gospodarzy. No, ale okej. No, remis też nie jest zły, szkoda, bo prowadziliśmy już 2-0, no ale przeciwnik się podniósł. Nasza młodzież tutaj no, dała radę. Ostatecznie mogę stwierdzić, że młodzież dała radę, chociaż Trzeboński 6-5, Koks 6-7, Góralczyk bardzo dobry występ, ocena 7-2, Mizera 6-8, Sionkowski 7-3. Kępski 7-7, Dregier 6-7, to są niezłe oceny, tak więc bardzo dużo młodych zawodników dostało całkiem niezłe oceny, więc myślę, że co mogę powiedzieć bez gestykulacji, współczuję wam panowie, to nie był jeden z tych dni. Szybciutko zobaczymy sobie, jak wygląda końcowa tabela sezonu 2022-2023 i zaproszę was oczywiście na kolejny odcinek, w którym będziemy dokonywali podsumowania tego sezonu, który był
nie do końca dziwny, ale był pełen zmian, bowiem jeżeli pamiętacie podsumowanie zeszłego sezonu, to była jeszcze czwarta Liga Świętokrzyska, a teraz już drugi sezon i drugie podsumowanie sezonu, już mocny awans z czwartej ligi do drugiej ligi, tak więc to podsumowanie sezonu dotyczy oczywiście będzie tego, co się wydarzyło w Bełchatowie, ale zajrzymy na chwilę do Daleszyc. Być może w jakimś większym wymiarze, mam tutaj na myśli małą niespodziankę, nie wiem czy ona dojdzie do skutku czy nie, oczekiwania na reakcję mediów trwa dużo, wracam do pomysłu z niespodzianką, ale to jeszcze się okaże w kolejnym odcinku, czy ta mała taka niespodzianka, może nie do końca niespodzianka będzie czy nie, przekonamy się. Wtedy. Dobra, ostateczna tabela drugiej ligi. Olimpia Elbląg i Radunia Stężyca mają bezpośredni awans do pierwszej ligi. Chojniczanka, Chrobry, Stal Rzeszów i Puszcza Niepołomice zagrają w barażach. My kończymy na miejscu 11 z 43 punktami, 6 punktów przewagi nad Ślęzą Wrocław, która wraz z Chełmianką, KP Starogard i Sokołem Ostrudą meldują się w lidze trzeciej. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, zapraszając jednocześnie na odcinek kolejny. To był Treneiro, to był serial Droga. Do zobaczenia. Peace out.